Thank you.
ale patriotyzmu. Wspaniali. Thank you.
Schowana rąbanka. Teraz jest wojna. To handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Teraz jest wojna. To handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Spod serca kapka, rąbanka i schab, a pociągnie jak szalony. Schaboszcza i kicha, to dobra zagrycha, a pod ławką dwa balerony. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na dworcu staje. Żandarmi wsiadają, wszystko wygruszają i nic się nie zostaje. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to Bibru się też napije. Ten szuka na ziemi, ten szuka w kieszeni, a trzeci po paczkach szpera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, a niechże ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, a niechże ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, a niechże ich jasna cholera. Każde z nich wiedziało jednak, że świat, w którym żyją, nie jest dobry, zwłaszcza dla Żydów. Na ławie, niedaleko łóżka, leżało ubranie. W świetle księżyca, spośród ciemnego stroju, jak światełko w ciemności, odbijała się gwiazda Dawida, symbol przynależności do narodu wybranego. Kiedyś bycie Żydem napawało ich dumą. Wierzyli, że są wyjątkowi. Teraz wszystko się zmieniło. Docierały do nich informacje o tym, że Niemcy wszystkich Żydów z okolicy prowadzą w kierunku Rzeszowa, że specjalne transporty wywożą ich w nieznane strony. Każdego dnia czuli niepewność, nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Salome nie mogła zasnąć. Wstała, by sprawdzić, czy dzieci są okryte. Ich widok napełniał ją dumą. W kołysce słodko spała Laja. Miała prawie rok i zaczynała stawiać pierwsze, nieporadne kroki.
Jej malutką, pucułowatą buzię otaczały ciemne loczki. Była taka śliczna. W łóżku obok leżał spokojnie jej pierworodny Freud. Odgarnęła włosy z jego czoła, pogłaskała delikatnie głowę, uśmiechnęła się bezwiednie. W porównaniu z siostrą wydawał się taki duży, ale miał dopiero 6 lat. Patrząc na syna, przypominała sobie czasy jego narodzin oraz wcześniejsze, kiedy jako panna młoda stała pod baldachimem obok Szmuela. W blasku świec włosy męża błyszczały jak węgiel. Była taka szczęśliwa. Wyjrzała przez okno. Niebielecki rynek wciąż jeszcze pogrążony był w ciemnościach, ale na tle nieba widać było zarysy dachu synagogi. Salome zaczęła się modlić. Wraz ze słowami modlitwy do jej serca powracał spokój, który odpędzał strach, jak świt rozpraszający ciemności. Tak rozlegały się ze wszystkich stron. Szmuel nie rozmawiał z żoną, jedynie wzrokiem dodawał jej otuchy. Oboje wiedzieli, że ta chwila kiedyś nastąpi i, mimo że wcześniej niczego nie ustalali, każde z nich w pośpiechu wykonywało swoje obowiązki. Salome przygotowywała dzieci, ubierała je, gromadziła niezbędne przedmioty codziennego użytku. Szmuel wyciągnął ze skrytki oszczędności i ukrył w woreczku na piersi, a potem rzeczy zgromadzone przez żonę pakował w tobołki. Kiedy wyszli przed dom, zobaczyli, że oprócz znajomych Żydów na rynku zebrało się również wielu Polaków. Ich łzy świadczyły o tym, że szczerze im współczują. W pewnym momencie do Salome podbiegła Hania, szkolna koleżanka, z którą łączyła ją przyjaźń. Masz chociaż to, powiedziała, wtykając w ręce Żydówki garnuszek z masłem, po czym ze szlochem przytuliła Salome. Zdecydowany głos Niemca oderwał je od siebie. SS-man odepchnął Hanię, a potem skierował rodzinę Salome ku pozostałym Żydom. Kobieta mocniej przytuliła trzymaną na rękach Laję, a garnuszek podała synkowi. Trzymaj, Freud, tylko nie upuść. Rozejrzała się i zobaczyła starego szafera z długą, białą brodą, który wyglądał dostojnie, niczym prorok. Widziała Salzmana, całe rodziny Fejtów, Steinmetzów. Poczuła się pewniej wśród tylu znajomych osób. Popędzani karabinami przez SS-manów ruszyli drogą w kierunku Małówki. Szmuel szedł, niosąc tobołki z ich dobytkiem. Freud dreptał obok niego. Salome niosła Laję, która co chwilę wybuchała śmiechem, ciesząc się obecnością rodziców i nie zdając sobie sprawy z tego, co naprawdę się dzieje. Salome patrzyła na znajome miejsca i zastanawiała się, czy kiedy się jeszcze zobaczy. Chyba podobnie myśleli inni, bo wśród maszerujących panowała cisza i tylko niekiedy można było usłyszeć czyjś szept. Obejrzała się i w oddali ujrzała synagogę, dumę niebyleckich Żydów, miejsce modlitwy, dom Jahwe. Mamusiu, dokąd idziemy? Odezwał się Freud po raz pierwszy od wymarszu z Niebylca. Mówiłam ci już, że prowadzą nas do Rzeszowa. Salome starała się mówić spokojnym głosem. Po co? Zapytał chłopiec. Co powiedzieć wrażliwemu, niewinnemu dziecku? Jakimi słowami je uspokoić, skoro sama była przerażona? Chcą nas przewieźć w bezpieczne miejsce, gdzie będą sami Żydzi, odpowiedziała. Freud wpatrzył się w twarz matki, jakby chciał wyczytać z niej prawdę. Nagle potknął się i przewrócił. Wypuszczony z rąk garnuszek potoczył się na drogę. Szmuel pomógł synkowi wstać, aby nie hamować marszu, a Salome podniosła garnuszek. Masło, które w nim było, pobrudziło się piaskiem. Nic się nie stało, synku.
Zwróciła się do chłopca, któremu łzy napłynęły do oczu z powodu rozbitego kolana i własnej niezgrabności. Poniesiesz Laję? Salome zapytała męża, a kiedy zabrał od niej dziewczynkę, skierowała się w stronę przydrożnego rowu. W fosie była czysta woda, w której chciała opłukać masło. Kiedy uczyniła kilka kroków, usłyszała huk, poczuła ból i przewróciła się. Woda w fosie była. Woda w fosie, która była czysta i źródlana, zaczęła nabierać koloru krwi. Przerażenie rozgarniało ją coraz bardziej. Usłyszała krzyk. Ktoś wołał ją po imieniu, ale nie mogła otworzyć oczu. Proszę Państwa, nawet czytając takie wspomnienia, można się wzruszyć. Ale Polska się nie poddaje. Polska walczy. Walczy to z Strzyżów, Godowa, z Żyznów, do Brzechów, Łętownia, Gbiska, wszystkie nasze miejscowości. Szanowni Państwo, od 1942 roku wasi, nasi dziadkowie, pradziadkowie coraz częściej wypowiadają słowa przysięgi. Polskiej. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. Znak męki i zbawienia. Przysięgam, by być wiernym. Ojczyźnie mej. Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli. I o wyzwolenie jej z niewoli. Walczyć ze wszystkich sił. Walczyć ze wszystkich sił. Aż do ofiary mego życia. Aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej. Prezydentowi Rzeczpospolitej. I nakazom naczelnego wodza. Nakazom naczelnego wodza. Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy armii. Krajowej będę bezwzględnie a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karna jest śmiercią. Moi drodzy, w różnych miejscach kraju w konspiracji młodzież składała przysięgę. Młodzież też walczyła słowem, rysunkiem. Proszę popatrzeć w stronę Mohito. Zaraz będzie akcja malowania znaku Polski walczącej. Czemu ty żadasz mnie, muszę?
Kultura nie zabrała.
którzy patrzą na nas z nieba. Pałacyk Michla. Kochani, 1 września już minął. Niemcy najechali Polskę. I niestety ten wrzesień, tak jak Piotrek tutaj wspominał, był trudny. 17 września, druga strona. O, jest, bo ja tutaj nie widzę go. Wojska radzieckie niestety uderzyły na Polskę. Szanowni Państwo, mówi się o 17 września jako o cios w plecy. Widzicie tutaj między sobą młodych ludzi, ale nie tylko młodych, z walizkami. To ludzie, którzy pojawili się w Strzyżowie już 5 września. Ci z zachodu, ci, którzy uciekali przed wojną. Po 17 września do Strzyżowa napłynęła kolejna grupa ludzi. Ci, którzy tym razem uciekali ze wschodu. W tym całym galimatiasie wojennym ludzie po prostu próbowali przeżyć. A że mieszkańcy Strzyżowa i ziemi strzyżowskiej byli rozsiani po całej Polsce, więc starali się wrócić do swojego domu. Ale ci, którym się nie udało, podzielili los ponad 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Widzieli Państwo tą scenę, kiedy żołnierze sowieccy prowadzili polskich oficerów. To scena symboliczna. To scena symboliczna jak tych kilkudziesięciu naszych strzyżowskich, z powiatu strzyżowskiego Katyńczyków, którzy zginęli na wschodzie. Między innymi jak porucznik Garduła ze Strzyżowa, kiedy do Strzyżowa dotarła kartka od niego, że znajduje się w obozie w Kozielsku, rodzina odpisała w drugą stronę, do Kozielska. Tą drugą kartkę znaleziono już po ekshumacji w Katyniu. A takich mieszkańców, tych, którzy urodzili się w Strzyżowie, tych, którzy tu mieszkali, było ponad 40. Zaatakował nas wrót, ale Polak nigdy się nie poddaje. Tak jak dzisiaj, jak patrzę na was, to normalnie samo mi się śmieje. Jesteście wspaniali, że jesteście tu z nami. Wokoło są stoiska. Przyjechał wspaniały pan Edward Gurgacz, który nie boi się deszczu, z całym warsztatem starych zawodów. Można się zmierzyć, będzie można popróbować różnych rzeczy. Przyjechały wspaniałe dziewczyny z Wyżnego, koło gospodyń wiejskich z Wyżnego, ze wspaniałymi przysmakami. Proszę Państwa, za nami 3 namioty dzisiaj organizowane, żeby rozstawić, żeby dzieci mogły wziąć udział w tych konkursach, żeby dorośli mogli wziąć udział w konkursach i zawalczyć o certyfikat partyzanta. Zapraszam, słuchajcie, można naprawdę tu dzisiaj uzyskać odważne odznaczenie. Przed nami, tak jak mówiłam, biuro Kenkart, fotobudka schowana pod starostwem, żeby na nią nie napadało, ale można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. Można do Małgosi Sołtys podejść, która przebrana za jakąś Gertrudę Well, coś tam, wydaje dzisiaj służbowe niemieckie kenkarty. Ale pamiętajcie, my nie promujemy faszyzmu, my jesteśmy przeciwko faszyzmowi. Wisy, tu warszawianki, fajne chłopaki są. Czuwaj, wiaro, i wyżej słów,
Mariuszkiej morowe panny. Gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę dać jej boziaka. Wszystkich osób, które postanowiły dzisiaj przebrać się i dostosować do czasów, o których dzisiaj mówimy, w których przenieśliśmy się II wojny światowej, komisja podjęła taką decyzję i chcielibyśmy nagrodzić dzisiaj teraz te osoby, które według naszego zdania najbardziej oryginalnie przebrały się w dzisiejszym dniu. Miejsce trzecie zajmuje gazeciarz Kuba Haligowski. Zapraszamy Kuba, jeżeli jesteś gdzieś tu blisko do nas. Odbiór nagrody. Oprócz tego, że pracuje ciężko właśnie jako gazeciarz, roznosząc gazety, ulotki, to również wspaniale się przebrał. Gratulujemy. Państwo możecie sami teraz ocenić, czy to jest trafna nasza ocena. Mam nadzieję, że spotka się z Państwem również przyjęcie. Zostań z nami. Drugie miejsce zajmuje, czy według naszego uznania, według naszej oceny została uznana Kinga Sikora jako sanitariuszka. Zapraszamy. Kingę Sikorę, sanitariuszkę. Też mam nadzieję, że ta nasza decyzja spotka się z Państwa akceptacją. Oto sanitariuszka Kinga Sikora. Gratulujemy. Brawo. Faktycznie oryginalny ubiór i postawa tych młodych ludzi. I uznaliśmy, że pierwsze miejsce zajmie rodzina. Mama i córka. Pań z rodziny Stelmaszyk. Zapraszamy mamę i córkę. Do nas tutaj uhonorowaliśmy obie panie tą nagrodą, jako te osoby, które rodzinnie postanowiły się ubrać, mama i córka z czasów. I tata Liza, tak? Zapraszamy. Gratulujemy serdecznie, bardzo proszę, można sobie teraz zrobić zdjęcie, udokumentować to i oczywiście ocenić, czy jury miało rację, czy nie. Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwa entuzjazmem. Proszę Państwa, jeszcze 15 minut jest możliwość, jeżeli pozwoli Ula, 15 minut możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień przy ulicy Daszyńskiego, przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.
jest taka możliwość, kto z Państwa chciałby jeszcze dokonać tego aktu szczepienia szczepionką Johnson & Johnson, jest to możliwe do godziny 18. Kursu historycznego został nim pan Dariusz Płonka. Wykazał się olbrzymią wiedzą i determinacją. Pokonał wszystkich. Brawo dla pana. Szanowni Państwo, przenieśmy się do konkretnego miejsca i konkretnego czasu. 7 maj 1944 to dokładnie 50 metrów stąd, tylko z drugiej strony ulica Słowackiego. 7 maja trwała odprawa dowódców patroli dywersyjnych. Zapraszam to trochę bliżej, bo spróbujemy pokazać, jak ta odprawa wyglądała i co się wówczas stało. A finalnie, dlaczego nasi strzelcy mają imię Zygmunta Patryna, pseudonim Słowak. Górą chmurka płynie, ptak na niebie tańczy.
Dołem przez gęstwinę idą partyzanci, drapieżniki leśne, wilków zwykł ataka. Żandam wejść tu nie śmie, Jezus się waha. Idą, idą leśne, kompas mają z gwiazd. Nikt nie słyszy pieśni, tylko idę was. Idą, idą leśni, drogę leśny daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Niemieckie krzywdy wobec polskiej ziemi. Niełatwa droga, broń wygniata ranie. Kule są dla wroga, a ostatnia dla mnie. Idą, idą leśni, kompas mają zgas. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden was. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Jesteśmy, tam jest wolny kraj. Nie bać się dziewczyno, trzeba mieć nadzieję. Wszak nie wszyscy giną, może ocaleję. Jak to będzie ładnie wrócić do twej wioski, gdy ostatni papież żąda kinerowski. Kompas mają zgras. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden nas. Idą, idą leśni, drogę leśni daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Idą, idą leśni, kompas mają zgras. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden nas. Idą, idą leśni, drogę leśni daj. Cieszy oczy niewinne,
słońca. I chociaż mnie wtedy nie będzie, na próżno stąd nie odejdę. Powrócę do was jak żywa, wspomnijcie mnie kiedyś w piosence. Wspomnijcie mnie. Thank you.
gdzie dziewczęta z tamtych lat. Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat. Naszej mogiły nowa się Polska, zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Pasjonaci z całego Podkarpacia. Oni, brawa dla nich wielkie, oni dzisiaj włożyli wiele serca i energii, żebyście chociaż przez chwilę mogli odczuć te emocje i ten niepokój, jaki niesie za sobą wojna. I moi drodzy, zanim chór zacznie śpiewać, dziękuję wszystkim, którzy nam dzisiaj pomogli przy tym wydarzeniu. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć i oczywiście wam, bo jesteście jedyni niezastąpieni. Myśmy martwili się, że nie będzie nikogo, a jednak wasze ciepłe brawa, ten uśmiech dla tych artystów, to jest coś, co Strzyżów ma jako jeden z nielicznych. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Drodzy państwo, dziękujemy wszystkim artystom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego wydarzenia. Natomiast bardzo państwa proszę, gromkie brawa, bo gdyby nie Ula, gdyby ona to nie wzięła w swoje ręce, tego wydarzenia by nie było. Ula, bardzo serdecznie ci dziękuję. Moi kochani, zapraszam na finał. Smutne pieśni gra, no.
dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w mroczną łę i modlitwą prosi Boga, by zachował się. Może właśnie dziś
Brawo dla naszych. Chórze stu. Wydaje o tym ruchu, a ty z nami czas i zekosnij.
Zdrowie, niech rozwizji do
została Milena i była razy... Teraz to już nie wyszło. Jeszcze nie zasypię, gdzie idziemy dziewczynę do domu. Jeszcze mi wygląda, jeszcze jakieś 5 minut lecę do liceum. Czyli niemożliwych. Dystansowany, ksiądz 20-metrowy przyrodnik. Tak. No, myślę, że na plebanii by... A czy ty ksiądz ma przedłużać? O, właśnie, nie wiem. Właśnie na plebanii. A dalej gdzie? Nie przy sobie. Jesteśmy przy fotobudzie. Moi kochani, jeszcze jedna ważna informacja. Na koniec chcielibyśmy wręczyć wszystkie nagrody z konkursów dla dzieci i młodzieży. Ja zapraszam tutaj panią Dorotę Skórę, która była głównym koordynatorem i ogarniała wszystko. Dorotko, zapraszam. Może coś tam mają w zanadrzu, a jest u nich naprawdę na czym spocząć i co, do czego zaglądnąć. Przeżyjemy wojnę, tak. W 1944 został oswobodzony Strzyżów, dlatego na tym roku kończymy dzisiejsze wydarzenie. Aha. Moi drodzy, widzę tutaj zaskoczone miny. Jest mi miło, że udało nam się was zaskoczyć. Dziękujemy wam jeszcze raz za udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejne. Kiedy i co? Niebawem. Śledźcie nas na Facebooku, na stronie stowarzyszenia. Czasem zamieszczamy w Wadze i Mieczu jakieś zaproszenia. Będzie nam niezmiernie miło was gościć znowu. A za dzisiaj dziękujemy serdecznie, że jesteście prawdziwymi patriotami i pogoda wam nie straszna. Do zobaczenia! Yeah.
niezmierzone dobro, którego nie wyrażę słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy nie zachowaj. Co postanowisz, ocal mnie